Tomb Raider. Jest jeszcze Tomb Raiderem, czy zszedł na złą ścieżkę? Hej, hej, hej! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić moimi wrażeniami na temat nowego Tomb Raidera, który niedawno wszedł do kin. Na początku chciałabym powiedzieć, że byłam na angielskiej wersji, także nie widziałam wersji z polskim dubbingiem i właśnie do tej angielskiej wersji będę się odnosić. Weź głęboki wdech. Chciałabym też zaznaczyć, zanim przejdę do samego filmu, że podchodzę do ogólnie filmu Tomb Raider, jak i do całej serii gier bardzo emocjonalnie. Ponieważ Tomb Raider to całe moje życie tak naprawdę. Wychowałam się na nim, wychowałam się właściwie na Larze Croft. Wychowałam się razem prawie z Larą Croft. Tak, w jednej piaskownicy. No jest to moje dzieciństwo i podchodzę do tego wszystkiego bardzo sentymentalnie. I niestety boli mnie to, w którą stronę idzie tak naprawdę Tomb Raider. I chciałabym też, żebyście zrozumieli mój punkt widzenia. Tomb Raider tak bardzo zakorzenił się w mojej głowie i zresztą Lara Croft też, że przez jakiś czas bardzo chciałam pójść na studia archeologiczne i bardzo chciałam zostać w przyszłości sławnym archeologiem. Niestety później dowiedziałam się, że archeologia nie do końca polega na tym, jak przedstawiono ją właśnie w grze. Czyli nie chodzi się z pistoletami po grobowcach i nie strzela się tu zwierząt wokół, próbując odzyskać jakieś artefakty. Miałam też problemy z zapamiętywaniem dat i ogólnie okoliczności historycznych. W ogóle historia nie wchodziła mi do głowy tak bardzo, jakbym chciała. Dlatego archeologia pozostała w gestii moich marzeń. No i zabawy w Tomb Raiderze. No to teraz wracając do filmu. Ogólnie największy problem mam z fabułą. Została ona przeniesiona bezpośrednio z gier, czyli głównie z Tomb Raidera 2013. Ja osobiście nie pamiętam zbyt wiele, jeśli chodzi o gry, ponieważ no, dla mnie nie były one nadzwyczajne i nie wyryły się w moją pamięć. Dlatego pewnych szczegółów stamtąd już nie pamiętam. Natomiast wiem, że wiele rzeczy zostało zupełnie przeniesionych, niektóre sceny zostały zmienione, ale jakby ogólny zamysł fabularny został ten sam. Nawet niektóre sceny zostały żywcem przeniesione z gry do filmu. I think I know where my dad went. W każdym razie nie wymyślili nic nowego, czyli dostajemy tak naprawdę odgrzewany kotlet w wersji filmowej. I to jest chyba mój taki największy problem, ponieważ osobiście wolałabym zobaczyć coś nowego, coś świeżego, coś innego niż dostałam w grze, nawet jeżeli ją słabo pamiętam. Nawet jeżeli zmienili nieco niektóre sceny, to wszystko mniej więcej zostało podobne. Lokacje tak samo, więc wolałabym zobaczyć coś nowego. Dodatkowo historia skupia się głównie na Larze jej ojcu i jej chęci poszukiwania go oczywiście. Natomiast cała ta otoczka archeologiczna związana z wyspą Yamatai została gdzieś tam zepchnięta na boczny tor. Ja rozumiem, że to jest restart i że Lara tutaj na początku nie jest aż tak zainteresowana historią, chociaż moim zdaniem to nie do końca do niej pasuje i ja osobiście wyobrażałam sobie to troszeczkę inaczej. To jakby nawet na końcu filmu nie było czuć tego, że ona się tą historią zainteresowała. To znaczy informowała nas o różnych rzeczach związanych z królową pochowaną na tej wyspie i w ogóle, ale jakby nie czułam tej iskry zainteresowania, tylko właśnie cały czas chęć znalezienia ojca. I to jest w sumie też jeden z takich moich dużych problemów, jeśli chodzi o ten film. Dialogi postaci są tutaj bardzo płaskie. Są kompletnie bez wyrazu
I mam wrażenie, że postaci po prostu wymieniają się informacjami na temat tego, co się dzieje w danej sytuacji, ale tak naprawdę nie ma w tym nic ciekawego. Nawet sama Lara nie jest taką wyrazistą postacią pod względem dialogowym. Ja osobiście Larę kojarzę właśnie jako taką silną, charyzmatyczną postać, która zawsze miała coś ciekawego do powiedzenia. Natomiast w tym filmie ona wypada dosyć blado. Praktycznie nikt tam nie zapada w pamięć. Główny czarny charakter, no może w niektórych momentach wywołać dreszczyk emocji, ale powiedziałabym, że jest to bardzo słaby dreszczyk. Sama postać Lary. To jest najtrudniejsza część z tego filmu. Widać, że jest bardzo inteligentna, że jest bystra, rozwiązuje różne zagadki i tak dalej. Czyli jest to w sumie coś, co znamy z gier czy innych filmów. Ale nie do końca jest to ta silna, właśnie charyzmatyczna postać, którą też właśnie znamy z gier. I dlatego właśnie nie lubię restartów historii, bo kompletnie nie wiem, jak mam się do tego odnieść. Czy Lara jest tą postacią, tą samą, którą znamy z gier, tylko jakby na samym początku swojej drogi, ale wtedy kompletnie biografia się jej nie zgadza. Albo jest to kompletny restart serii, czyli to nie jest tak do końca Lara Croft, tylko zupełnie nowa postać. No charakter Lary wypada bardzo, bardzo słabo, tak jak wspominałam i na początku wydaje się, że po prostu jest to taka zwyczajna dziewczyna mieszkająca gdzieś tam w Londynie i próbująca przetrwać. Brakuje jej ciekawych ripost i praktycznie zainteresowania historią czy archeologią kompletnie. W jednym momencie można odnieść troszeczkę inne wrażenie, jest jakby taka iskra do chęci przeżywania przygód. Natomiast ta iskra zostaje przygaszona przez główny cel Lary, czyli poszukiwanie ojca. Ja wiem, ja rozumiem, że motyw poszukiwania rodziny jest taki emocjonalny i taki wzruszający i w ogóle. No ale tak jak wspominałam na samym początku, jestem z Tomb Raiderem związana prawie od zawsze. A motywy rodzinne zaczęły się w sumie od Tomb Raider Legend i ciągną się do teraz. I ja po prostu mam dosyć. Ja po prostu mam dosyć i chciałabym zobaczyć wreszcie coś nowego. Chciałabym, żeby Lara wreszcie zostawiła rodziców w spokoju i zajęła się swoim własnym życiem. Naprawdę. Brakowało mi też takiego wyjaśnienia niektórych zagadek. Nie wszystkich, bo niektóre zostały wyjaśnione, natomiast niektóre zostały bez echa. Lara inteligentnie je oczywiście rozwiązywała, natomiast cała reszta świata mogła się tylko domyślać, na jakiej zasadzie to działa, albo ewentualnie poszukać w Google. Moim zdaniem fajnie by było, gdyby film wyjaśnił zasady działania niektórych rzeczy. Pojawił się też taki mały pseudowątek romantyczny oczywiście. Na szczęście było to tylko na początku filmu i praktycznie rozmyło się po kościach i moim zdaniem w ogóle tego nie powinno być, bo kompletnie nic nie wprowadza do fabuły. Jest to tylko takim zapychaczem. Moim zdaniem niestety wątki romantyczne są obecnie nadużywane w filmach i praktycznie w wielu się pojawiają, jeśli nie w prawie wszystkich. A moim zdaniem nie każdy film potrzebuje wątku romantycznego, naprawdę. I akurat do Tomb Raidera, do Lary Croft wątek romantyczny mi nie pasuje i szczerze wolałabym, żeby trzymali się od tego z daleka. Niektóre sceny w tym filmie mnie jednocześnie rozbawiały i jednocześnie moje wewnętrzne ja płakało. Na przykład nielegalne wyścigi na rowerkach. Lara jeżdżąca na rowerze to w sumie coś, czego jeszcze do tej pory nie widziałam. I wyglądało to dosyć zabawnie, biorąc pod uwagę, że wcześniej poruszała się na przykład w grach na motorach, nie wiem, jeżdżąc z jeepami, quadami, bardziej skomplikowanymi pojazdami, a tutaj po prostu sobie jeździ na rowerku. Krzyki Alicia Vikander, kiedy coś jej się działo. Wiem, że ogólnie zamiar był taki, żeby brzmiały one dramatycznie i w ogóle. Przykro mi, ale dla mnie brzmiały one po prostu śmiesznie. I tak dobrze, że w całym filmie nie pojawił się ten krzyk.
Okej, przypomniała mi się jeszcze jedna scena związana z amuletem Lary. Ogólnie ten amulet pojawił się chyba też w grze. Wiem, że na pewno miałam go w edycji kolekcjonerskiej z Tomb Raidera 2013 i wyglądał on jak taki plastikowy bubel. Niezbyt fajnie, biorąc pod uwagę, że kolekcjonerka dość dużo kosztowała. No i w filmie też nie wyglądał najlepiej, wyglądał właśnie jak taka plastikowa podróbka. I jeszcze jak widziałam, ile za niego płacili tam, to... Boże drogi. To nie wyglądało po prostu wiarygodnie. Jeśli chodzi o Alicję Vikander. Ogólnie zaznaczę, że nie przepadam za tą aktorką, nie przepadam za jej stylem grania. Widziałam ją w kilku filmach, była moim zdaniem niezła, ale to nie było nic nadzwyczajnego. I nie pasuje mi ona do roli Lary. Ogólnie ciężko byłoby teraz pewnie znaleźć jakąś idealną osobę do tej roli. Dla mnie najbardziej idealną osobą była Angelina Jolie, no ale przy obecnej linii fabularnej ona niestety nie pasowała do tego filmu. Aczkolwiek do Angeliny mam taki największy respekt i najbardziej ją lubiłam i uważam, że została jakby stworzona do tej roli. Alicia przy niej wypada naprawdę bardzo blado. Ja wiem, że wiele osób uważa, że Alicia była takim jedynym dobrym elementem tego filmu, natomiast no ja uważam, że niekoniecznie, ale no po prostu to jest kwestia tego, że nie przepadam za tą aktorką. Tragedii nie było, bo było całkiem nieźle, ale no szału też nie było. Jeśli chodzi o samo zakończenie filmów, nie martwcie się, spoilerować wam nie będę. To było całkiem okej. Można się go było spodziewać, ale nie było jakieś wow, super zaskoczenie, nie wiem. Zwłaszcza dla tych osób, które grały w gry. No i myślę, że można spodziewać się kolejnych odsłon tych Tomb Raiderów w przyszłości. Stety bądź niestety. No dobrze, trochę ponarzekałam, trochę pokrytykowałam. To zapytacie pewnie, czy jest w tym filmie coś, co mi się podobało. I już śpieszę wam z odpowiedzią. Więc tak, przede wszystkim podobały mi się sceny z efektami specjalnymi. Były całkiem niezłe, fajnie się na to patrzyło i miało się taki dreszczyk emocji, czy tam Lara przeżyje to, czy nie, czy spadnie w przepaść, czy pożre ją coś, albo inne dziwne rzeczy się wydarzą. Podobały mi się też sceny z pułapkami, były całkiem fajnie zorganizowane i dawały taki powiew starego Tomb Raidera, gdzie właśnie trzeba było ciągle unikać tych pułapek. Sam grobowiec, który mieliśmy okazję oglądać, też wyglądał bardzo fajnie, ciekawie, ale tutaj też mi czegoś brakowało. Mianowicie brakowało mi nutki surrealizmu. Tomb Raider od zawsze odznaczał się tym, że był taką mieszanką, połączeniem światów rzeczywistego z nierzeczywistym, z fantastycznym, w którym działają duchy, jakieś dziwne stwory, potwory, coś kompletnie oderwanego. W tym filmie mi tego zabrakło, ponieważ nawet w tych najnowszych grach wydaje mi się, że były elementy surrealistyczne i wydaje mi się, że one dodawały takiego smaczku. Natomiast tutaj właśnie zostało to tak przycięte dziwnie. Oczywiście pewien element, żeby nie spoilerować, może wydawać się surrealistyczny, ale wydaje mi się, że właśnie film tłumaczy, że nie, że to da się wyjaśnić. No i znowu narzekam. Ale ja po prostu nie umiem inaczej. Jest tylko parę elementów w tym filmie, które mi się podobały. Reszta po prostu mnie zawiodła. Gdyby to był jakiś film o innym tytule, to powiedziałabym, że wyszedł całkiem nieźle do obejrzenia na raz. Ale tragedii nie było i w sumie całkiem nieźle się to oglądało. Ale ponieważ jest to Tomb Raider, to oczekuję zdecydowanie więcej. Niestety wyszła nam z tego jakaś wydmuszka Tomb Raidera. Przynajmniej w moim odczuciu. Osobiście oceniłabym cały film tak na 5 na 10. Były elementy, które mi się podobały. Można właśnie uznać, że był to całkiem przyjemny film. Ale tak jak mówię, to nie jest nic nadzwyczajnego. Dobrze, to by było wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Byłabym wdzięczna, gdybyście go ocenili i zostawili komentarz.
Zajrzyjcie też do opisu po linki do moich mediów społecznościowych i koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy widzieliście film, jak Wam się podobał, albo czy się na niego wybieracie. Trzymajcie się cieplutko i do następnego. Pa, pa!